Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, droga Pani Henryko, ja akurat należę do ludzi, którzy przesiedzieli w więzieniach parę lat w stanie wojennym i ja apeluję do wszystkich Państwa. Ja mam wniosek formalny polegający na tym, Panie Marszałku, żeby dopuścić do dyskusji teraz już, bo i tak ta dyskusja trwa, ale chcę powiedzieć do Państwa wszystkich, jak tu siedzimy. Proszę i błagam, obniżmy tę histerię tutaj, bo w ten sposób wyrżniemy się jak Tutsi z Hutu. Naprawdę. To nie w takich warunkach nie można obradować. Proszę Państwa, drodzy Państwo z Platformy, mam wśród Was wielu znajomych, których cenię, szanuję. Pana Niesiołowskiego również bardzo lubię. Proszę Państwa, drodzy Państwo, byłem wczoraj, uczestniczyłem jako członek Komisji Ustawodawczej. Rzeczywiście głosowałem za tym, żeby pytania można było zadawać. Ale przecież to Państwo, posłowie z Platformy, zrobili piekielną awanturę właśnie nadużywając wniosków formalnych i wstając, rozmawiając, robiąc po prostu, zerwaliście komisję. Zerwaliście wczoraj komisję. I drodzy Państwo, naprawdę chciałbym, żebyśmy się szanowali wszyscy. Bardzo Was proszę o to, ponieważ my obniżamy w tej chwili rangę nie tylko Trybunału, ale i Sejmu przede wszystkim. Drodzy Państwo, błagam i proszę naprawdę opanujcie tę histerię, ponieważ to nie podnosi powagi ani Was. Drodzy Państwo, proszę nie przerywajcie, jak ktoś się wypowiada, bo to też nie jest jarmark. Państwo co chwilę mi przerywacie. Apeluję o to, żebyśmy rozpoczęli debatę, ale też apeluję o to i mam wniosek konkretny, już nieformalny. Ale nie, szanowni panie państwo, pośle, panie pośle, proszę bardzo, proszę pana, żeby pan zszedł już z mównicy. To nie jest wniosek formalny. Już schodzę, panie marszałku, dziękuję. Proszę o obniżenie tempa tej histerii. Bardzo proszę.